Kongres podjął decyzję w sprawie wyborów prezydenckich w USA. Kongres zatwierdził wygraną Joe Bidena. Amerykański Kongres zatwierdził wygraną demokraty Joe Bidena. 20 stycznia zostanie on 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Wydarzyło się to po przerwaniu obrad, po tym jak tłum zwolenników Donalda Trumpa wdarł się do gmachu parlamentu. Wiceprezydent USA Mike Pence, jako przewodniczący Senatu, ogłosił w czwartek w parlamencie, że wybory prezydenckie wygrał demokrata Joe Biden. Po środowym wtargnięciu na Kapitole zwolenników prezydenta Donalda Trumpa i czterech zgonach w trakcie zamieszek, Kongres zakończył swoje posiedzenie modlitwą. Kongres uznał głosowanie kolegium elektorów, w którym Biden uzyskał 306 głosów, a Trump 232. Posiedzenie parlamentu zakończyło się nieco przed godziną 4 rano w czwartek czasu miejscowego. Przed zaprzysiężeniem Bidena nie czekają już żadne poważniejsze formalności w związku z wyborami. Prezydent Donald Trump zapewnił, że w sposób uporządkowany przekaże władzę. Uznanie przez Kongres głosowania kolegium elektorów jest zazwyczaj formalnością, która nie przyciąga większego zainteresowania mediów. W tym roku było inaczej ze względu na kontestowanie przez prezydenta USA Donalda Trumpa uczciwości wyborczego procesu. Kongres w środę zmuszony był wstrzymać na kilka godzin swoje posiedzenie po bezprecedensowym szturmie i wtargnięciu zwolenników Trumpa do gmachu amerykańskiego parlamentu. Sceny chaosu i przemocy w symbolu amerykańskiej demokracji wstrząsnęły światową opinią publiczną. Obrady Kongresu zostały wznowione o godzinę 2 w nocy czasu polskiego. Wiceprezydent USA, otwierając je, zwrócił się do protestujących przed gmachem, iż nie wygrali. Przemoc nigdy nie wygrywa, wygrywa wolność, oświadczył. Wtargnięcie zwolenników prezydenta do Kongresu i ewakuacja parlamentarzystów stanowi bezprecedensowe wydarzenie w historii Stanów Zjednoczonych. Demonstrantom udało się wejść m.in. do sali obrad Izby Reprezentantów oraz biura szefowej tej izby Nancy Pelosi. Zdjęcia przechadzających się po korytarzach Kongresu sympatyków Trumpa z flagami Konfederacji oraz bronią obiegły zszokowany świat. W gmachu Kongresu, w którym trwało posiedzenie zatwierdzające głosowanie kolegium elektorów, wybito w środę część okien oraz zdemolowano drzwi. Stacja NBC podała, że zmarła postrzelona w Kapitolu kobieta. Pojawiają się informacje o rannych policjantach oraz kilkunastu aresztowanych manifestantach.